Zgodnie z nowymi wytycznymi rządu, muzea, biblioteki i boiska szkolne mogą już działać. Władze Kościerzyny zadecydowały, że od 8 maja będą ponownie otwarte Biblioteka Miejska, Muzeum Ziemi Kościerskiej oraz boiska sportowe na terenie miasta. Przygotowaliśmy również nasze instytucje do tego, aby mogły się jak najszybciej dla mieszkańców i dla zwiedzających otworzyć. Też, tak jak poprzednio mówiłem, w nowym reżimie sanitarnym, z nowymi regulaminami, nowymi wytycznymi. Tak już od piątku, 8 maja otwiera się Biblioteka Miejska i Muzeum Ziemi Kościerskiej. Otwarte już są też orliki, czyli obiekty sportowe w Kościerzynie. Trzeba pamiętać, że wszystkie te instytucje udostępnione będą w ograniczonym zakresie. Wszystkie szczegóły są na stronach internetowych tych jednostek. Też warto, zanim się odwiedzi tą instytucję, warto się wcześniej zapoznać z tymi wytycznymi, nowymi regulaminami. Sprawdziliśmy więc, czy na dzień 7 maja są już dostępne nowe informacje na stronach internetowych jednostek. Biblioteka Miejska w Kościerzynie na swojej stronie zamieściła specjalny odnośnik, który po kliknięciu wyświetla informacje o godzinach otwarcia i nowych zasadach. Najważniejsze z nich to te, że na razie zamknięta jest czytelnia, a wszyscy przebywający w obiekcie muszą zachować dystans 2 metrów od siebie. Kolejną nowością jest to, że wydzielono drogę brudną dla książek zwracanych oraz drogę czystą dla książek wypożyczanych. Książki zwracane poddawane są 4-dniowej kwarantannie, po czym można je z powrotem wypożyczyć. Warto dodać, że od 14 do 15 obowiązuje przerwa organizacyjna. Kościerski Ośrodek Sportu i Rekreacji udostępnił dla chętnych stadion miejski oraz przyszkolne orliki. Jednak korzystanie z tych obiektów jest ograniczone. U nas w Kościerzynie otworzyliśmy 3 orliki. Są to orliki przy Szkole Podstawowej nr 6, Szkole Podstawowej nr 4 i Szkole Podstawowej nr 3 oraz do godziny 15:30 możliwość jest wejść indywidualnych na stadion miejski w Kościerzynie. Oczywiście wiąże się to z różnymi ograniczeniami. Przede wszystkim należy mieć w pamięci to, że przychodząc do tego miejsca należy się zachowywać tak jak w miejscu publicznym, czyli trzeba mieć maseczki, odpowiednie zabezpieczenie. Natomiast przychodząc już bezpośrednio na obiekt, taki użytkownik będzie poddany różnym procedurom typu mycia, dezynfekcji rąk, dezynfekcji sprzętu, który przynosi, a także animator będzie odpowiedzialny, bądź też osoba, która jest na obiekcie, będzie odpowiedzialna za dezynfekcję całego sprzętu, z którego korzystają użytkownicy. Tutaj należy też nadmienić, że w przypadku szatni, takie szatnie są pozamykane. Ewentualna możliwość jest tylko dostępu do toalety, ale to też po zgłoszeniu się do animatora, bo takie pomieszczenie musi być bezwłocznie zdezynfekowane. Na każdym z boisk może się znajdować maksymalnie 6 osób ćwiczących. Tak więc w przypadku, gdy takich chętnych skorzystania z danego orlika w danej godzinie będzie więcej, animator bądź też osoba zajmująca się obiektem będzie zmuszona do godzinowego jak gdyby wpuszczania tych osób. Orliki tutaj przy Szkole Podstawowej nr 6, 3 i 4 będą otwarte po 3 godziny dziennie w różnych godzinach. Takie dokładne informacje mogą sobie Państwo znaleźć na Facebooku Kościerskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.